Dobra, moi drodzy, mała taka gierka na sprawdzenie. Dobra, muszę coś ten, mam jakąś kampanię, nowy run. No na hardzie robimy. Start battle. Nie wiem, gdzie mi to wyskoczyło. Press space for build mode. Come on, greeting. Wsadem się poruszam, dobra. Enemy is coming. No i co ja mam robić? You have to defend me from the pesky enemies. Aha, muszę strażnika dać, dobra. Aha, jeszcze jednego. Nie, czekajcie, nie kumam, mi te punkty. Aha, spadają. Dobra, Medic Heals Unit. Dobra, aha, i oni będą tu chodzić. Okej, snajper jest jakiś. Patrz, jaki ninja. Dobra. Aha, i tu mi pieniądze rosną, a pod 1, 2, 3 mogę budować, a. Okej, okay, ulepszyłem jakiś rifle, better accuracy. Troops are for helping in battle, okej. Okay. Commander, when there are too many enemies and you have no money, you can always switch to commander. And with bazooka. O kurde, grubo. Okay, so abilities can be okay. Miny mogę stawiać. Nie podoba mi się, że komanderem się steruje, bo ja nie lubię, jak w grach tego typu się steruje. Rocket launcher can devastate huge number of enemies. Dobra. A co te? Majonet rush. A takie coś. Dobra. A da się przesuwać żołnierzy? Bo ja nie wiem, czemu ci dwaj tutaj stoją, a wcale tu nie stali. Dobra, postawię tu bazukowców w takim razie. Trochę młyn, powiem wam. Ale mam też bardzo dużo kasy, której w ogóle nie wydaję i nie wiem, tu jakieś zasieki powinienem chyba zrobić. Dobra, co tam piszesz? Mizuku Dasai, no... Literek się może nauczyć. Wiesz co, tam zobacz sobie, że masz takie coś jak... Ja bym chciał tych sprzedać, ale no nie mogę. No to sprzedam tego snajpera.
Dobra. Tam jest opcja robienia liter hiragany i katakany, więc co możesz zrobić? Aha, i co, był trening, a teraz dopiero pierwsza fala, tak? Aha. Co jest działko przeciwlotnicze? Okej. Dobra. To jest chyba Omaha Beach, wiecie? Dobra, lepszą broń teraz będą mieli. Nie wiem, co to robi, ale to zrobię. A to też do nich wali. Ja myślałem, że to jest przeciwlotniczy. Dobra, z artylery strike. Trochę mi brakuje tych. Nie podoba mi się, że nie ma tych medyków. Nie wiem, czy to się kiedyś kończy, czy na czym to polega, że to się nie kończy w ogóle, czy jak to jest. Dobra. Chyba przegrywamy, co? Okej, okay, you lose. Okej. Okay. Main menu. I co teraz? Będę mógł coś... Win to unlock, win to unlock. Aha. I teraz co mam? Zombies. Loadout. Aha, tu equip win one to unlock. A medic, dobra, czyli ja teraz muszę zrobić tak, kampania. Continue, ale nie chciałem tego win jeszcze. A to nie, to muszę to save and quit, jest. To muszę nową kampanię chyba dać. Kampania, nowy run, medium. Bo chyba na super hardzie to nie dam rady. Dobra, można se na nim usiąść.
Jest i chyba tylko to będę robił, bo te lekcje mi nic nie dadzą. Tak sobie chociaż literki w restauracji poskładam. Masz u góry Wave 2 na 16. Aha, teraz widzę. Wiesz co? Bardzo dużo. Bardzo dużo literek to jest w katakanie. Znaczy, bardzo dużo rzeczy jest katakaną napisaną. Aha, on ma tylko jeden strzał, dobra. Wydaje mi się, że te to powinienem. Rush. Aha, to za jakieś punkty się. Dam sobie na 1,5, bo to trochę prędkość chyba jest za wysoka dla mnie. Idzie oddział. Nie no, chyba jest git. Dziesiąta fala na 16, chyba będzie git. O shit, nie trafiłem. Trzeba flanki odstawić. Pięknie. Taka nawet przyjemna giereczka. Bijemy artylerią już w nich. Na końcu pewnie jakiś czołg będzie jechał, znając życie. Więc walimy artylerią. Fala 16. Chyba ostatnia.
co, koniec? Coś ulepszyłem i mam medyka. No, taki tower defense. O kurde. Omaha Beach, ale w drugą stronę. Tak zwany reverse Omaha Beach. Medyk nie naprawia tych. To ciekawe. Widzicie, medyk nie naprawia w ogóle. Tych działek. Skąd oni tymi strzężarówkami wyjeżdżają? Dobra, ulepszamy ich trochę. Więcej medyków daje. Kurde, na rowerach jadą to chyba Francuzi. Robię dużo tych medyków, żeby wiecie, żeby mieć po prostu. Dobra, mnożnik hajs zróbmy. Shooting Air Force. Nie, trzeba więcej kasy zarabiać. Dobra, i muszę chyba troszeczkę tych też dorobić. Działek. I tu wyjeżdżają jakimiś czołgami, kurde. Ile jest wave? 18 wave'ów będzie. Medyk chyba trochę mu zajmuje to leczenie. Już nie wiem, jaka jest szansa na to, że on zginie przy leczeniu na przykład. Czy jest w ogóle, czy raczej tak... Czy raczej jest git.
Już mi się nie mieszczą jednostki troszeczkę, powiem wam. Ile ci ninjowie łażą? Miejsca, gdzie to mogę postawić. Ale chyba dobrze mi idzie. Ale jaka muzyka w ogóle spokojna. Dobra, dajemy ich artylerią, bo widzę, że tu się grubo dzieje. Ostatnia fala. Dobra, bajonetki idą teraz. Co to się wydarzyło? Koniec, wygraliśmy. Medic, Chip Striking Unit, Choose Unit Tu. Tu co? Czekajcie, Dawidek coś dzwoni. Co, on chce pewnie w coś grać. Halo? A są, ale to ja się nie wyrobię. Urodziny. A, no nie no, tak ciężko, no ciężko. No nie no, bo muszę później, wiesz, idę do rodziny. Jest gra przeglądarkowa, tylko to jest super gra. Czekaj, bo coś się wydarzyło. Aha, next, ale ja już nie chcę grać nexta. Dobra, jeszcze pomyślę, jak coś to dam znać, jak może bym się wyrobił, no ale nie wiem, wątpię. No, dobra, no to hej. Dobra, moi drodzy, Dawidek dzwonił, bo on tam będzie IRL live'a robił. Dobra, kończymy sobie tą gierkę, powiem to wam tak. Mam mieszane uczucia, to znaczy... to jest po prostu takie stawianie jednostek. Trochę nie czuję tu wyzwania w niej. Czy wygląda bardzo podobnie do piłkarza Diego Costa? No jasne, wszyscy mi to mówią. Replay. Aha, campaign tutorial. Jest jeszcze zombie, więc jakby... O, widzicie, jest wersja zombie. To jest jak Call of Duty, tylko w świecie tego Tower Defense. Więc wydaje mi się, że może być spoko gierka. Tylko... To jest taka, jak ja bym nie miał co z czasem robić, to może bym sobie w nią grał, ale zamiast tego wolałbym chyba Dawn of War 2 zagrać. Albo coś innego. I tyle, po prostu. Ale zobaczmy sobie, jak ludzie oceniają tą grę. No bo są fani Tower Defense'u, chociaż no... Znam lepsze Tower Defense'y, które mnie, że tak powiem, bardziej przyciągnęły i coś miały... Bardziej rozbudowane. Nie chodzi tu o ilość jednostek, ale chociażby jakąś taktykę typu, wiecie. Będą szły czołgi, trzeba mieć bazuki. O nie, a jednak piechota. Bazuki nie działają na piechotę, wiecie. A tutaj się czuję, jakbym stawiał cokolwiek i to sobie strzela. Oczywiście zagrałem w to 20 minut, więc ciężko... Ciężko powiedzieć, czy tak jest w rzeczywistości, no ale... Wow, unikatowa gra typu Tower Defense. Polecam, dla każdego chce inny gameplay niż balansy. No może. Nie sądziłem, że ktoś jeszcze potrafi zrobić fajny, wciągający Tower Defense. Poko gierka, najlepiej się gra na Steam Decku. No właśnie, bo to jest taka gra na Steam Decka. Gra fajna. Jak na taką cenę. Pomysł świeży wykonanie... Pomysł świeży?
Wykonanie się grywać naciska. Strasznie trudna gra i nie lubię tracić. Aha, ktoś, a kiedy on pisał tą recenzję? Bo to nie wygląda jak trudna gra, zwłaszcza, że da się ją zmienić. Ustawienie. Gra miała premierę 4 września, więc może nie pisał za daleko. No tak jak mówię, producent. Zobaczmy, co oni jeszcze wyprodukowali za inne gry. Nie, to jest ich pierwsza gra. Nie, na pewno fajnie wygląda, przyjemne są te postacie 3D, ale tak jak mówię, nie jestem do końca przekonany, czy ten setting drugowojenny to mnie w ogóle nie kręci. Ale właśnie to takie, że nie czuję tego, że rzeczywiście to, gdzie ja ustawię daną jednostkę, ma jakieś znaczenie. Raczej tak po prostu im więcej atakuję, więcej nawalić, więcej atakuję, więcej nawalić jednostek i koniec. I jeszcze co 3 sekundy okno z jakimś nalotem się pojawia, co jest irytujące dość. Ale mówię, co kto lubi. Aha, ile ona kosztuje, że ludzie napisali, że jak za taką cenę? No 35 zł, czyli jest git.